Przechodzimy do człowieka, do jednego z ludzi najbardziej odpowiedzialnych za stan obecnej energetyki w Polsce. Mowa o Piotrze Naimskim. Poproszę o zdjęcie. Tak, to właśnie on. To Piotr Naimski, który właśnie został wyrzucony z rządu, a przedtem był od 2015 roku. Pełnomocnikiem rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Nazywano go w skrócie też Pełnomocnikiem do spraw bezpieczeństwa energetycznego. Miał rangę sekretarza stanu, czyli wiceministra. I tak się składa, że zawsze kiedy PiS dochodziło do władzy, to Piotr Naimski zajmował się Energetyką. No, ale teraz przestał się zajmować. Parę dni temu pre, premier Morawiecki zatwitował: Napisał na Twitterze: Piotr Naimski od lat jest jednym z najlepszych w Polsce specjalistów od energetyki. Dziś kończy swoją misję w rządzie. Dziękuję mu za jego pracę i zaangażowanie. Naimski odpowiedział na to na Facebooku w sposób taki cierpki, żeby nie powiedzieć gorzki. Napisał: Z dniem 20 lipca otrzymałem dymisję ze stanowiska pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Powiedziano mi, że nie nadaje się do współpracy i wszystko blokuję. Nie pierwsza to w moim dość długim już życiu dymisja. Ta przypada 30 lat po obaleniu rządu premiera Jana Olszewskiego, w którym pełniłem funkcję szefa UO. Szefa Urzędu Ochrony Państwa. <laughs> Zapamiętajmy sobie, Urząd Ochrony Państwa no nie zajmował się kwestiami energetycznymi, przynajmniej nie bezpośrednio. Urząd Ochrony Państwa to były pierwsze służby specjalne Wolnej Polski, powstałe po upadku komunizmu. No i <laughs> być może ten cierpki ton, z którego wynika, że Piotr Naimski ma wobec premiera Morawieckiego pretensje o swoje wyrzucenie, być może ten cierpki ton sprawił, że opozycja ujęła się za wyrzuconym. Zaczęto go przedstawiać jako jedynego sprawiedliwego wpis, jedynego, który się znał na energetyce. Przepraszam, bardzo dużo mówię, więc e, jeśli Państwo pozwolą, napiję się wody. Ktoś mi nawet z komentatorów tutaj życzył, żebym przestał palić, ale ja nie palę, nigdy nie paliłem tytoniu. Niestety, po prostu gardło czasem odmawia mi, mi posłuszeństwa. No i, i na przykład, wracając do Piotra Naimskiego, na przykład poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka mówił, że Naimski to jako jeden z nielicznych, który przeciwstawiał się fuzji Orlenu z Lotosem, przestrzegał, żeby nie sprzedawać Rosjanom części aktywów paliwowych. Chodziło tutaj o to, że w związku z fuzją Lot Lotosu z Orlenem, Orlenu z Lotosem, stacje Lotosu, ponad 400 tysięcy stacji benzynowych Lotosu ma trafić do węgierskiego koncernu MOL, a ten inwestuje w Rosji i wydobywa tam paliwa. Jednak postawa naimskiego w tej sprawie nie była jednoznaczna. Była, powiedzieć, że dwuznaczna, no to trochę mało powiedzieć. W 2019 roku, kiedy zaczęto szykować te fuzje, zaczęto szykować połączenie Orlenu i Lotosu, Naimski sugerował, żeby Orlen i Lotos po połączeniu naśladowały węgierski koncern MOL. W jakiej kwestii? W kwestii wydobycia paliw. A tak się składa, jak mówiłem już, MOL wydobywa paliwa w Rosji. Nański doradzał też, żeby Orlen i Lotos po połączeniu naśladowały austriacki koncern OMV. Też w kwestii wydobycia paliw. A co robi koncern OMV w kwestii wydobycia paliw? No, tak samo jak koncern MOL wydobywa je w Rosji. Teraz OMV zrywa z Rosją, ale w 2017 roku e, wykupił, e, koncern wykupił udziały w rosyjskich złożach paliwowych i Naimski musiał dobrze o tym wiedzieć, więc wynika z tego, że Naimski tak nie do końca się sprzeciwiał Fuzji Orlenu z Lotosem, i nie do końca był przeciwny, był przeciwny, był przeciwny związkom z Rosją. Poproszę tutaj naszego dzielnego realizatora Marcina o skan numer dwa. Tutaj właśnie Naimski mówi, że Orlen i lotos po fuzji powinny postawić na Upstream. To jest fragment artykułu z serwisu CIRE.pl i, R e P I e, upstream to właśnie wydobycie i produkcja e, ropy. I tutaj, e, jeśli spojrzymy poniżej, niżej pod nagłówkiem, widzimy, że Naimski zachwala MOL i OMV jako przykłady koncernów, które, e, które wydobywają, które wydobywają ropę, czyli uprawiają upstream. I Naimski przedstawia je jako, je jako wzór. Tutaj dodaje, że to jest, że, że, że przejście na ten upstream, czyli na wydobywanie ropy, pozwoliłoby na różnicowanie źródeł zaopatrzenia w ropę. To jest bardzo ciekawe, no bo bierzemy ropę od Rosjan, a w tym przypadku to byłoby takie zróżnicowanie, że część po prostu kupowalibyśmy od Rosjan, a część wydobywalibyśmy w Rosji też. Płacąc za to Rosjanom. No Taka jest logika tej, tej wypowiedzi. Poproszę o skan numer 3, przygotowany na dzisiaj. Tutaj mamy ze strony koncernu MOL informację na temat, że MOL wydobywa w Rosji. I poproszę o skan numer 4. Tutaj mamy potwierdzenie, fragment artykułu mówiącego o tym, że koncern OMV wykupił za prawie 2 miliardy dolarów. Udziały w rosyjskich złożach, w rosyjskich złożach ropy. Tak jak mówiłem, zawsze, gdy PiS rządziło, Naimski zajmował stanowisko związane z energetyką. W latach 2005-2007, jako wiceminister gospodarki odpowiadał za dostawy paliw do Polski. W rządzie i poza rządem, Naimski używał regularnie Antyrosyjskiej retoryki, w marcu 2010 roku zaatakował państwową spółkę PG, PGNIG, czyli jak to mówimy zwykle potocznie PGNIG, zaatakował spółkę PGNIG za kształt umowy gazowej z Rosją. Jednak jako głównego złoczyńcę nie wskazał Rosjan. Powiedział, że umowa powoduje, że Polacy będą płacić wysokie ceny za gaz Rosjanom. Ale powiedział, że to Waldemar Pawlak, nie Rosja, uznał, że korzystne jest dla Polski utrzymanie tego stanu o 15 lat dłużej. Czyli przedłużenie tej umowy, która powoduje, że będziemy płacić drogo, drogo za gaz. No, ja się kontaktowałem z Waldemarem Pawlakiem więcej niż raz kontaktowałem się z licznymi politykami różnych rządów, ponieważ oni są źródłem informacji. Źródłem informacji, które oczywiście trzeba zawsze filtrować, bo politycy mówią różne rzeczy, nie zawsze mówią całą prawdę, selekcjonują informacje, które podają dziennikarzom w swoim własnym interesie. Jeden z tych polityków, który w rządach PO-PSL zajmował się energetyką, Powiedział mi, że Naimski, jakby to powiedzieć, wyszkolił całą grupę specjalistów których pis ma specjalistów od energetyki. No, specjalistów powinniśmy może tu używać słowa w cudzysłowie. E, powinniśmy tu używać cudzysłowu. Chodzi o ludzi, którzy w PiS zajmują się energetyką, ludzi takich jak na przykład Wojciech Jasiński były prezes Orlenu. Dla wielu z tych ludzi Naimski był mentorem, i ci ludzie e, stworzyli swoją własną szkołę prowadzenia negocjacji z Rosjanami. Czyli to wyglądało tak, że. Przez całe miesiące, nieraz lata, odrzucali wszelkie żądania Rosjan bardzo niezłomnie. Nic nie dawali Rosjanom, ale też nic nie uzyskiwali dla Polski. A potem zbliżał się koniec kontraktów, kontraktów zawartych z Rosjanami. Polska na gwałt potrzebowała energii i umowy należało szybko odnowić. Nie było wyjścia, trzeba było się godzić na wszystkie warunki Rosjan, bo już nie było czasu na negocjacje. I ta niezłomność negocjatorów ze szkoły Piotra Naimskiego, no ta niezłomność stawiała Polskę pod ścianą, z oczywistym zyskiem dla Rosji. To była niezłomność bardzo wygodna dla Rosji. Tak powiedział ten polityk. No i oczywiście informacje od polityków należy sprawdzać, przesiewać, weryfikować. Sprawdziłem. No i co się okazało? Okazało się, że faktycznie w 2011 roku Sejmowa komisja skarbu poprosiła Wojciecha Jasińskiego o wyjaśnienia w sprawie kontraktu na dostawę gazu do Polski. Poproszę o kolejny skan. Poproszę o kolejny skan. To powinien być skan numer 6. Czytamy tutaj, że Sejmowa komisja skarbu zaprosiła na czwartkowe posiedzenie ministra skarbu Wojciecha Jasińskiego, byłego ministra skarbu, żeby wyjaśnił sprawę podpisania w 2006 roku kontraktu na dostawę gazu do, do Polski. Chodziło, Jasińskiemu zarzucono, że w pośpiechu nie przeczytał dokładnie niekorzystnej umowy z Rosją, którą podpisał. Ówczesny minister skarbu Aleksander Grad oceniał, że polscy odbiorcy gazu stracą przez to 17 miliardów złotych. Ja myślę, że on może i Jaśiński tę umowę przeczytał, ale wiedział już, że już nie ma czasu na negocjacje. Tak wyglądała ta y, niezłomność pisowska, jeśli chodzi o negocjowanie z Rosją. Wyglądała tak, że odbiorcy gazu stracili przez to, polscy odbiorcy gazu stracili przez to 117 miliardów złotych. No i tu oczywiście możemy pytać, czy to była, e, czy to było e, mądre, czy to było. E, czy, to by, czy to, znaczy możemy pytać, czy to było głupie, czy to było sprytne? Czy to była głupota, czy to było świadome działanie na, na rzecz Rosji? Przez chwilę nam nasz realizator Marcin pokazał skan numer 5, który ja pominąłem, ale Marcin ma rację, trzeba go pokazać, więc jeśli Marcin nas słyszy, to poproszę, żeby go pokazać jeszcze raz. To jest właśnie wypowiedź Naimskiego, który mówi tutaj o tym, niby atakuje Rosjan, ale tak naprawdę atakuje. Polskiego polityka Waldemara Pawlaka, przypisując mu winę za, za to, że została przedłużona umowa niekorzystna dla Polski. No i tu warto byłoby spytać, kto wcześniej tę te, te umowę podpisywał. Tak jak wiemy z tego skanu, który pokazałem, skanu późniejszego, skanu na temat Wojciecha Jasińskiego, wiemy, że te umowy podpisywali też pisowcy i podpisywali je w sposób i podpisywali, i podpisywali umowy niekorzystne dla Polski. No dobrze, wróćmy do naszych czasów. Sytuacja wygląda tak, że węgla może w zimie zabraknąć. Informatorzy z Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie mówią, że być może poziom ciepła w mieszkaniach zostanie ustawiony na 18 stopni. W mniejszych miejscowościach może być gorzej. Tak jak mówiła Katarzyna Kasia, jeśli nawet uda się zakupić węgiel na czas, to kłopoty logistyczne, trudności z przeładunkiem, brak portów mogą spowodować, że ten węgiel na czas nie dojedzie. I co mówią eksperci o przyczynach tego stanu rzeczy? No, bezpośrednią przyczyną niedoborów jest embargo na węgiel z Rosji wprowadzone przez Sejm. To odpowiedź na rosyjską inwazję Ukrainy bardzo słuszna odpowiedź. Ale eksperci mówią, że od dawna powinniśmy rozpocząć odchodzenie od węgla. Mamy problem z węglem, bo jesteśmy uzależnieni od węgla, bo nie rozwijaliśmy innych alternatywnych źródeł energii. Gdybyśmy je rozwijali, to nie bylibyśmy teraz tak zależni od węgla i problem byłby znacznie mniejszy. Z tym, że będzie embargo, należało się liczyć co najmniej od 8 lat, bo po aneksji Krymu nikt nie miał wątpliwości, że wojująca Rosja. Stanowi ogromne źródło problemów. Polscy ekologowie po zajęciu Krymu w 2014 roku przez Putina zyskali nowy argument, trafiający także do tych, którzy mało się przejmują stanem planety. Mówili i mieli rację, że węgiel, ropa i gaz nie tylko trują i przegrzewają planetę, ale także uzależniają Polskę od głównego dostawcy, czyli Rosji. Od dostawcy, który jest nieprzyjazny, nieprzewidywalny i zawsze może nas zostawić na lodzie. Na lodzie także w sensie dosłownym, jeśli zima będzie, jeśli zima będzie broźna. No ale, mimo to Piotr Naimski, odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne Polski, upierał się przy węglu. Poproszę o skan numer 7. W 2018 roku ogłosił, że Węgiel to bezpieczeństwo energetyczne dla Polski na długie lata. No, jak widać, te długie lata nie przetrwały nawet czterech lat, bo to był 2018 rok, a my mamy 2022, i widzimy, że węgiel to niebezpieczeństwo energetyczne dla Polski. Jak Naimski uzasadniał to swoje fałszywe proroctwo, by nie powiedzieć po prostu kłamstwo? Twierdził, że węgiel dla Polski to surowiec własny. Choć dobrze wiedział o masowym imporcie węgla z Rosji. Wiedział, no bo gdy Naimski odpowiadał za bezpieczeństwo energetyczne Polski, ten import rósł i Naimski nic nie robił, żeby go zmniejszyć. Poproszę tutaj o kolejny skan. To jest skan z fakt-checkingowego portalu Demagog, fakt-checkingowego, czyli sprawdzającego prawdziwość informacji podawanych w mediach. I, e, I myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że import węgla rósł za rządów PiS, import węgla z Rosji. No ale e, przytaczam ten skan na wypadek, gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości. E, analitycy portalu Demagog e, sprawdzili wszystkie możliwe dane i stwierdzili, że wzrost był ogromny. Tak jak mówiła zresztą Katarzyna Kasia i tak jak mówił e, senator. Majkowski. No więc trudno się dziwić, że wiele osób ucieszyło się z dymisji Piotra Naimskiego. Poproszę o kolejny skan. To jest wypowiedź Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa think tanku Instytut Energetyki Odnawialnej. Wypowiedź, którą prezes instytutu, której prezes instytutu udzielił tygodnikowi Newsweek. Prezes Wiśniewski mówi, że Naimski chciał, żebyśmy jeszcze długo spalali węgiel, aż do zbudowania elektrowni atomowej, czyli być może zawsze. I dlaczego tego chciał? Bo węglem łatwo można napędzać wielkie państwowe elektrownie, a Naimski, jak mówi prezes Wiśniewski, Naimski to zwolennik wielkiej, scentralizowanej energetyki. Chciał ją podtrzymywać. Podtrzymywać przy pomocy węgla, by później przestawić na atom. Popierał też spalanie biomasy, a robił trudności ekologicznym wiatrakom. Zwalczał energetykę rozproszoną czyli nie chciał, żeby, żeby energia była produkowana lokalnie, przez małe lokalne zakłady albo przez samych konsumentów, którzy mogliby na przykład sobie poprzez panele fotowoltaiczne uzyskiwać eno ekologiczną energię. Na własną, na własną rękę. I to jest bardzo niepokojące. To jest bardzo niepokojące, że Naimski zwalczał energetykę rozproszoną, ponieważ energetyka rozproszona jest mniej podatna na ataki terrorystyczne lub dywersyjne. Gdyby Rosjanie chcieli uderzyć w naszą energetykę, no to przy wielkiej, scentralizowanej energetyce to jest bardzo łatwe. Uderza się jedną z kilku najważniejszych elektrowni i pół kraju zostaje bez prądu. Natomiast kiedy energetyka jest rozproszona, to każdy atak wywołuje brak prądu we wsi lub w dzielnicy, a nie w połowie kraju. Poproszę o skan numer 10. To jest jeden z raportów przygotowanych przez amerykański rząd dla Kongresu, w którym czytamy, że energetyka rozproszona jest właśnie bardziej odporna na takie terrorystyczne, terrorystyczne ataki. Oczywiście nie tylko Piotr Naimski stał po stronie węgla i wielkich zakładów energetycznych. Premier Morawiecki, który dziś wyrzuca Naimskiego z rządu, w 2018 roku publicznie popierał rozbudowę elektrowni węglowych włącznie ze słynną ostrołęką C, o której dzisiaj mówiliśmy. Poproszę o kolejny skan, o widzę, że Marcin, Marcin nadąża, nasz dzielny realizator. Tutaj właśnie Morawiecki mówi, że popiera rozbudowę elektrowni węglowych, włącznie z Ostrołęką C, bo to nasza suwerenność energetyczna się na nich opiera. No i to jest pytanie, jak się może opierać nasza suwerenność energetyczna, nasza niepodległość energetyczna na elektrowniach importujących węgiel z Rosji. O Ostrołęce C, prognozowano, że będzie spalać miliony ton węgla z Rosji. Poproszę o kolejny skan. Skan ze strony elektrownia ostrołę.com, gdzie czytamy, że mowa o milionach ton węgla rosyjskiego rocznie spalanego, który miał być spalany w tej elektrowni. No dobrze, i tu można spytać, dlaczego dymisja spadła tylko na Naimskiego, skoro winnych było więcej no być może chodziło o to, że była taka potrzeba, żeby, żeby ukarać widowiskowo jednego winnego, żeby oszczędzić resztę, aby oszczędzić resztę. Dlaczego padło na naimskiego Gazeta Wyborcza podaje, że pokłócił się z samym Jarosławem Kaczyńskim, a wcześniej już miał konflikt z Danielem Obajtkiem, ulubieńcem prezesa, prezesa Kaczyńskiego. No, ale powodów do dymisji znalazłoby się więcej. Poproszę o kolejny skan. To jest skan z portalu, z portalu Spider's Web, gdzie czytamy, że Naimski, że Naimski wynajął do budowy gazociągu Baltic Pipe włoską firmę Saipem. Firmę, która wcześniej budowała Terminal gazowy w Świnoujściu i robiła to niezwykle opieszale. Podejrzewano, że to ma bardzo prostą przyczynę. Głównym klientem firmy Saipem nie jest państwo polskie, tylko kremlowski koncern paliwowy Gazprom. I firma Saipem, jak podejrzewali eksperci, sabotowała budowę terminalu w Świnoujściu, terminalu gazowego, bo terminal gazowy w Świnoujściu był niekorzystny dla. Gazpromu, ponieważ dawał Polsce możliwość, zwiększał możliwość importowania do Polski gazu ze źródeł innych niż rosyjskie. Podobne, o podobnych, o właśnie takich samych podejrzeniach wobec firmy saip pisał również Puls Biznesu. Poproszę o kolejny, o kolejny skan. Czytamy tutaj, że eksperci zastanawiali się, jak silne interesy łączą saip z Gazpromem. Oraz czy to właśnie może być przyczyną opóźnień w realizacji budowy Terminala. Poproszę o skan numer 15. To jest zdjęcie, na którym widać, że Naiński zaprosił prezydenta Andrzeja Dudę, więc w sposób niezwykle uroczysty razem z prezydentem Dudą ogłosił, że wynajął właśnie tę firmę Sajpem, związaną z Gazpromem do budowy gazociągu Baltic Pipe, gazociągu, który miał nas rzekomo uwolnić od rosyjskiego gazu. Pytanie, czy ta uroczysta oprawa i udział prezydenta nie były właśnie po to, żeby odciągnąć nasze umysły od oczywistych wątpliwości związanych z firmą Saipem. No i tu dochodzimy do pytania, skąd Naimski wziął się w polskiej polityce. O tym można też poczytać w tej książce Macierewicz i jego tajemnice, gdzie sprawy, o których Mówię, zostały udokumentowane. Do polityki naimskiego wprowadził Antoni Macierewicz. Są przyjaciółmi, wspierają się od ponad 50 lat. W 1991 roku Macierewicz, jako minister spraw wewnętrznych, mianował naimskiego szefem Urzędu Ochrony Państwa, czyli służb specjalnych powstałych na miejsce Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Macierewicz i Naimski przygotowali słynną listę Macierewicza z nazwiskami konfidentów we władzach trzeciej RP. Jednak, podczas, jednak prezentacja tej listy podczas słynnej nocy teczek w 1992 roku była jedną z pierwszych wielkich kompromitacji. Wolnej Polski, III Rzeczypospolitej, ponieważ na listę obok konfidentów trafili niewinni ludzie. Upadł rząd premiera Olszewskiego. Szokujące jest to, że w tym samym czasie Macierewicz i Naimski jako politycy współpracowali z byłym płatnym konfidentem SB Robertem Luśnią. Oficerem prowadzącym Luśni był sb K. Józef Nadworski, który w latach 90. trafił do aresztu, bo podejrzewano go o związki z rosyjską mafią. Esbek Nadworski, opiekun Luśni, współdziałał też z Markiem Zielińskim, jednym z głównych agentów kremlowskiego wywiadu wojskowego w Polsce. Mimo takich powiązań Luśnia współpracował z Macierewiczem, został posłem partii Macierewicza w 2001 roku. Wtedy musiał się poddać lustracji, sądy uznały go za kłamcę lustracyjnego i konfidenta SB, a w teczce sprawy lustracyjnej dostępnej w IPN znajdują się zeznania jednego ze współpracowników Naimskiego, który mówi, że Naimski chciał luśnie zatrudnić w służbie specjalnej, którą Macierewicz z Naimskim zamierzali stworzyć. Miał być to rodzaj gospodarczego kontrwywiadu, gospodarczej służby specjalnej, która prześwietlałaby spółki. I najwyraźniej Naimski widział w takiej służbie miejsce dla byłego konfidenta SB o rosyjskich powiązaniach. W 2015 roku Andrzej Ananicz, wybitny dyplomata i dwukrotny szef agencji wywiadu, wystąpił w polskim radiu i powiedział, że Piotr Naimski, jako szef Urzędu Ochrony Państwa w 1992 roku, storpedował polsko-rosyjskie porozumienie, które pozwalało władzom Rzeczypospolitej Polskiej kontrolować rosyjskie spółki działające w Polsce. Naimski przeforsował interpretację prawa, według której firmy z Rosji miały działać bez specjalnego nadzoru. Tak samo jak spółki polskie albo na przykład amerykańskie. Jeśli głębiej sięgnąć w przeszłość, to w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się teczka o nazwie HEMEX. Zawiera dokumenty wywiadu zagranicznego dotyczące Naimskiego. Co one mówią? W 81 roku Naimski chce wyjechać do Stanów. No, wtedy, żeby wyjechać, trzeba było mieć zgodę władz, a przede wszystkim służby bezpieczeństwa. I akurat funkcjonariusze wywiadu zagranicznego nie chcą pozwolić Naimskiemu na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Boją się, że Naimski, opozycjonista, będzie tam spiskować razem z amerykańskimi wrogami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ale wtedy zainterweniował kapitan służby bezpieczeństwa Esbek Wojciech Kaszkur, który Wysłał takie niezwykle płomienne pismo, a w nim stwierdził, że jeżeli służba bezpieczeństwa, jeżeli wywiad nie pozwoli na imskiemu wyjechać do Stanów, to Solidarność może się zbuntować Solidarność największa wówczas organizacja opozycyjna może wszcząć kampanię przeciwko władzy, że mogą nawet posłowie, marionetkowi posłowie w komunistycznym sejmie PRL protestować. No, trzeba wiedzieć, że Naimski nie był wtedy, ani zresztą nigdy, kimś takim jak Lech Wałęsa. Nie był szeroko znany. Gdyby nie dostał paszportu, gdyby nie dali mu wyjechać, to nie wybuchłyby żadne protesty. Tymczasem Esbek Kaszkur straszył kolegów z wywiadu, że kraj się może zdestabilizować, jeżeli Naimski nie zostanie wypuszczony do USA. No i po takiej interwencji e, Naimski e, wyjeżdża do Stanów. Wywiad pozwala mu e, na ten wyjazd. Gdy w 1984 roku zamierza wrócić, funkcjonariusze wywiadu chcą go zatrzymać na granicy. I stawiają na baczność wszystkie posterunki na wszystkich przejściach granicznych. Trwa wytężona czujność funkcjonariusze żołnierze, którzy wtedy pilnowali granic posterunków granicznych, żołnierze też patrzą, czy przypadkiem naimski nie próbuje się prześlizgnąć przez granicę. I tak sobie sb i żołnierze czekają, jeden dzień, drugi, trzeci, aż nagle Piotr Naimski pojawia się w jednym z warszawskich urzędów dzielnicowych i grzecznie oddaje SB-kom swój paszport. Funkcjonariusze wywiadu nie wiedzą, jak dotarł do Warszawy, nie wiedzą w ogóle, jak przekroczył granicę. I e, młody funkcjonariusz wywiadu, porucznik Ireneusz Jasiński, próbuje rozwikłać sprawę, spotyka się z kapitanem SB Grzegorzem Bolestą który jest w warszawskiej bezpiece, w warszawskiej służbie bezpieczeństwa oficjalnie odpowiedzialny za zwalczanie Macierewicza i Z tej rozmowy, z tej rozmowy wywiadowcy Jasińskiego z sb Bolestą powstaje notatka, którą wywiadowca Jasiński napisał i ona jest dostępna w teczce Chemex w Instytucie Pamięci Narodowej. Poproszę o kolejny skan. To jest właśnie ta notatka. Notatka porucznika Jasińskiego, który się tam podpisuje nazwiskiem służbowym Hutorowicz, bo SBC mieli takie fałszywe służbowe nazwiska, których mogli sobie używać dla większej konspiracji. I, i tak wygląda ta notatka w całości. A teraz poproszę o następny skan, czyli to jest powiększenie dolnej części notatki, bo ona jest kluczowa. W tej notatce czytamy, że kapitan SB powiedział porucznikowi wywiadu, powiedział porucznikowi wywiadu, że tak naprawdę nie zwalcza Macierewicza i Naimskiego, nie może ich zwalczać, nie może ich śledzić, nie może ich tropić, bo Macierewicz i Naimski są pod specjalną opieką pułkownika Stefana Mikołajskiego z Biura Studiów SB, z elitarnej jednostki komunistycznej służby bezpieczeństwa, która nazywała się Biuro Studiów SB i nie zajmowała się studiowaniem wbrew swojej nazwie tylko szczególnie perfidnymi prowokacjami. Kapitan skarży się porucznikowi, że ludzie pułkownika Mikołajskiego bez jego zgody, bez zgody kapitana Bolesty przejmują jego podsłuchy konfidentów, nawet podstawową dokumentację dotyczącą Macierewicza i Naimskiego. Poproszę o kolejny skan. Skan e, numer 18 to jest końcówka e, e, tej e, notatki. Nie, przeskoczyliśmy tutaj do. Zgubił się nam jeden, e, jeden skan, jak widzę. E, e, zgubił, się, zgubił się, nam jeden skan. To jest, to jest końcówka innego esbeckiego dokumentu. No więc e, e, w notat. o. Tak, dobrze. To jest ten skan, o którym mówiliśmy. To jest końcówka notatki, którą pułkownik Jasiński, którą porucznik Jasiński napisał po rozmowie z kapitanem Bolestą. Czytamy tutaj, że te praktyki stosowane przez pułkownika mikołajskiego, chroniącego i Naimskiego, to podbieranie podsłuchów, dokumentów, konfidentów spowodowało praktyczne zawieszenie rozpracowania Antoniego Macierewicza, a częściowo też innych powiązanych z nim osób. Kapitan Bolesta się skarży, koledze z wywiadu, że e, działania pułkownika Mikołajskiego wbrew kapitanowi Boleście, wbrew oficjalnym zasadom, przepisom, według których Bolesta powinien ścigać i zwalczać Macierewicza, te działania pułkownika Mikołajskiego spowodowały, że Macierewicz nie jest rozpracowywany, czyli śledzony, zwalczany, nękany. I e, młody wywiadowca Jasiński słyszy to wszystko od starszego kolegi z Warszawskiej SB, melduje o tym swoim szefom, a oni nic z tym nie robią. E, w odpowiedzi na wątpliwości porucznika Jasińskiego sam szef wywiadu PRL, generał Sarewicz, E, e, wysyła do swoich podwładnych kolejną notatkę, i tu poproszę o skan ostatni, już dzisiaj, w której pisze, że e, nie ma podstaw prawnych do jakiegokolwiek ścigania i represjonowania Antoniego Macierewicza. To się też przekłada na Naimskiego, który jest prawą ręką Macierewicza. To jest bardzo dziwne, bo Macierewicz i Naimski przecież e, wydają podziemne pisma. Macierewicz posługiwał się też sfałszowanym dokumentem na przykład kiedy podczas swojego ukrywania się musiał iść do lekarza i SB jak również wywiad generała Sarewicza wywiad komunistyczny wywiad PRL doskonale o tym wiedzą bo piszą o tym w swoich dokumentach a jednak uznają że nie ma powodów do represjonowania Macierewicza i Naimskiego wszystko to się rzecz jasna wiąże z niezwykłą opieką jaką nad Macierewiczem i Naimskim Prostoczył pułkownik Mikołajski z Biura Studiów SB. Biuro Studiów SB tworzyło pseudo podziemne organizacje, lansowało niby opozycyjnych liderów i ściśle współpracowało z sowieckimi służbami. Pułkownik Mikołajski był jednym z asów tej jednostki, jednym z najlepszych funkcjonariuszy Biura Studiów SB. I już w latach 50., kiedy jeszcze Biuro SB w ogóle nie istniało i daleko było jeszcze do tego, Biuro Studiów SB powołano dopiero w latach 80., na początku lat 80., ale pułkownik Mikołajski już w latach 50. współdziałał ze służbami specjalnymi Związku Sowieckiego w prowokacjach bardzo perfidnych, tak, e, polegających na tym, o czym mówiłem przed chwilą, na stworzeniu e, pseudopodziemnej organizacji, która e, wabiła do siebie naiwnych. Ludzi, w ten sposób pomagała sb wyłapywać przeciwników komunizmu, ale przede wszystkim wyłudzała od służb specjalnych zachodu pieniądze, informacje i sprzęt. Jej przedstawiciele mówili, na przykład Amerykanom, przedstawiali się jako członkowie polskiego podziemia, prosili o pomoc. Tę pomoc dostawali, ale ta pomoc, te pieniądze, te informacje, sprzęt, nawet ludzie trafiali w ręce komunistycznego urzędu bezpieczeństwa, czyli poprzednika komunistycznej służby bezpieczeństwa, która później powołała biuro studiów SB opiekujące się Macierewiczem i Naimskim. To jest reset obywatelski.